Przed sobą mam głośnik GDN20 przez 30 przez 2. Tutaj takie troszeczkę testowanie kadru i przede wszystkim pytanie dla Was, dla widzów. Czy pasuje Wam coś takiego, taka forma? Tak wygląda właśnie. Tutaj ustawiłem sobie bezpośrednio blat. Moja twarz też będzie pewnie widoczna, mam nadzieję, bo to ustawiane było chyba ze 2 godziny. I takie kolejne dla Was pytanie. Czy może być? Co mogę ewentualnie zmienić? Czy podoba Wam się przede wszystkim taka forma nagrywania właśnie filmów moich? Bo do tej pory akurat pokazywałem sam blat, samego tak naprawdę swoje ręce, no i głośnik. Teraz postanowiłem pokazać się jako ja cały. Tak właśnie wyglądam. Tylko, że z tej strony można powiedzieć, no mnie jako osoby. I kolejne pytanie takie, jeśli się Wam to podoba, napiszcie mi o tym w komentarzu, czy faktycznie takie filmy, taka forma może być. Również zapraszam do konstruktywnej krytyki, zasubskrybowania kanału oraz oczywiście pozostawienia łapki w górę. Ale teraz wracając do głośnika GDN20 przez 30 przez 2. Pozostało mi teraz wkleić kopułkę przeciwpyłową. Tutaj kopułeczka jest obok mnie. Ona oczywiście pasuje, wszystko ładnie, pięknie. Będę pokazywał stopniowo, jak to zrobić przede wszystkim. I proszę, oceńcie to właśnie w komentarzach, czy Wam się taka forma przekazu mojego podoba, czy nie. To już zależy od samych Was. Bardzo proszę o te komentarze, bo to dla mnie jest bardzo ważne, o tą konstruktywną tak naprawdę krytykę. Dobrze, tyle wstępu. Teraz przechodzę pod sam tak naprawdę naprawę głośnika, tego kleju introligatorskiego, wyciśnięcia i tak dalej, i tak dalej. Będę to omawiał oczywiście etapami, więc od czego zaczynam? Sobie sięgam po taśmę klejącą, malarską, żeby sobie przygotować tak naprawdę na blacie, żeby go też nie uświnić, że tak powiem. Kawałeczek, bo to naprawdę niedużo potrzeba tego kleju do klejenia kopułki przeciwpyłowej. Klej introligatorski CR. Wyciskam sobie na miejsce przygotowane. Proszę bardzo. Tyle dosłownie wystarczy. Naprawdę nie trzeba tego kleju bardzo dużo, ponieważ chodzi o to, żeby nie wypływał poza obręcz kopułki przeciwpyłowej. Ja tutaj sobie przygotowałem zapałkę, odstawiam ją sobie ładnie na bok i rozsmarowywuję tak naprawdę za pomocą zapałeczki ten miejsce pod klejone przy membranie. To jest, po raz kolejny powiem, żeby minimalna ilość kleju była. Nie chodzi o to, żeby ten klej wypłynął, tylko o ciupinkę, naprawdę odrobinkę i przede wszystkim nie śpieszyć się przy tym, podczas właśnie tego smarowania, ogólnie przy regeneracji głośników. Naprawdę musi to wszystko być perfekcyjne, nie może nam nic wypłynąć, nic wydarzyć się nieprzewidywalnego. I musimy robić to tak, żeby za pierwszym razem wszystko wyszło ładnie, a nie poprawiać za sobą nie wiadomo ile razy. Bo jak wiadomo, najlepiej jest wszystko robić od razu, jak za pierwszym razem nie poprawiać się. No bo szkoda naszego czasu, szkoda naszej pracy. Ponownie sobie wycisnąłem klej, bo mi brakło. Teraz przechodzę do, proszę bardzo, rozsmarowywania tego kleju do kopułki. Dalej to robię o w ten sposób, właśnie co mam nadzieję, że to będzie widoczne. Tutaj jeszcze tak pokażę, o całym czasem sobie namaczając zapałeczkę, czy tam patyczek do uszy, nawet może być ten plastikowa część, namaczając ładnie sobie, rozsmarowując ten klej dookoła. I teraz odklejam sobie kawałeczek taśmy malarskiej. Taki mniej więcej. Oczywiście odstawiam ładnie na bok. Sobie formuję teraz takie coś, żeby
tutaj jeszcze trzeba to sobie o coś takiego wyciąć pod miejsce kopułeczki. Tak, tą resztkę sobie biorę na bok. Teraz zginam to, znaczy się kleję to w ten sposób, oto. Proszę bardzo. Tak, żeby mi się to nic nie przykleiło. I właśnie mając coś takiego z jednej strony, że tak powiem, z jednej strony mając już to sklejone, z drugiej mając tutaj świeży klej od taśmy, biorę i przykładam kopułeczkę, przyklejam po prostu leciutko. I teraz najważniejszy etap, żeby wszystko było ładnie i prosto, to przyłożyć sobie tak, w ten sposób, żeby za pierwszym razem przykleić to idealnie prosto. Tak to właśnie robię. I mając tutaj delikatnie, na spokojnie sobie wkładam kopułeczkę i mam już. Dociskam wszystko i czekam, aż kopułka sama wyschnie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naprawę głośnika GDN20x30x2. Jeszcze o czym można, oczywiście, żeby głośnik działał tak naprawdę, to trzeba zworę tutaj, do zwory wyprowadzenia z cewki przylutować. Oczywiście tutaj sobie pokażę to za pomocą jakiegoś, a choćby nawet tego, tej taśmy. Proszę bardzo. Tutaj do zworki ładnie przewlec, polutować i głośnik mamy jak nowy. Oczywiście wkręcić go do samej kolumny, przylutować połączenia w kolumnie głośnikowej i możemy się cieszyć dźwiękiem przez następne x lat, 15-20, dopóki nam pianka nie zbutwieje, nie utleni się. I to jest wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało. Standardowo jeszcze powiem, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, napisania komentarza oraz łapki. Może być nawet w dół, jeśli się komuś coś nie podoba. Nie ma z tym problemu, oraz konstruktywną krytykę przeczytam w komentarzu, jeśli coś jest nie tak. Dziękuję bardzo za uwagę.